Ciach, si kalafon. Si kalafon. Nie jeżeli papą. Dogryweczka jeszcze. Dogryweczka tak się robi teraz. U prawdziwych dżentelmenów, tak się robi. To jest godzina. Hublot. Złoty Hublot. Siemanko Tomku, witamy po raz kolejny. Dogrywamy ważną kwestię, której nie poruszyliśmy na poprzedniej rozmówce. Jak to jest z tymi twoimi mieszkaniami? Bo po internecie Na wałek. Różne historie. Tak, już sekundę. Odłożę wibrator. Dla Pinkiego trzymałem, ale nie było. Słuchaj, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby nie płacić za mieszkania, to po pierwsze. Jeżeli ktoś jest taki mądry i twierdzi, że nie płacę, to niech przyjedzie do Platinum Towers, wieża A, niech wynajmie sobie na 21 mieszkanie, 70 metrów, 200 pialni i salon i niech zobaczy, czy można nie płacić. O, to tyle. Ja mam teraz profil zaufany, jestem biznesmenem. Co znaczy profil zaufany? To jest coś takiego, że jak zakładasz spółkę, to zakładasz sobie do niej tam profil zaufany, to Darek ci wszystko wytłumaczy później. Teraz wracamy do mieszkania. Niech wynajmie sobie w Platinum Towers jeszcze raz Grzybowska 61A mieszkanie, przepraszam, 70 metrów, dwie sypialnie i salon. Utrzymuje tak Marusię, bo ja mam dziecko na utrzymaniu, tak? Powiedziałem, że zapewnię jej całą koczą rodzinę jej zastąpię, tak? Zapewnię jej wicht i opierunek. A poza tym też muszę dbać o swoje interesy. Jak jestem teraz biznesmenem, to nie mogę dawać się we znaki, tak? Nie mogę sobie na to pozwolić, więc tak, płacę za mieszkania, mimo ku waszemu niezadowoleniu, to płacę, tak. A to, że was nie stać mieszkać u mamy i u taty, jeszcze nie potraficie odciąć pępowiny, mało tego złego. Kiedyś dzwonię do kolegi takiego i mówię, Morsku, dawaj wychodzisz, poczekaj, bo mama mi jeszcze nie zrobiła jedzenia. Chłopak, nie będę mówił, ile ma lat, Marcin. Ale to nie ten Marcin. Okej, ale wróćmy jeszcze do jednej kwestii, bo pojawiały się zarzuty, że z poprzednich mieszkań nawet były jakieś fotografie wrzucone w internet. Tak, były, oczywiście. Wiesz dlaczego? Bo pan, który zresztą mojemu koledze później sprzedał to mieszkanie, to był taki numer z rękawicą, że on przecież on nie może do tej pory tego przeżyć. Nie będę wymieniał miasta, z którego pan był, ale pan był z miasta na R. I odciął mi prąd normalnie, bo tam był taki miesiąc, że tam do 10 miałem płatność i ktoś mi przelewy robił po 10 i nie zapłaciłem. Oni poszli, zeszli normalnie bezprawnie, odcięli mi prąd, gdzie nie można takich rzeczy robić. To jest łamanie prawa, gdzie ja tego nie mogłem zgłosić, no bo nie pozwala mi na to religia. I nie zgłosiłem tego, po prostu nie płaciłem za prąd. Za mieszkanie. Jaka religia? Religia taka, że no... Jesteś osobą wierzącą? Tak, w swoje poglądy. Czyli? No, że nie chodzę tam i nie mówię, jak coś mi leży na sercu, to wolę to przeżyć, czas jest sprawiedliwy i czas leczy rany. Że mogłem pójść na policję tak jak ten pan, tak, ale nie zrobiłem tego. Bo wtedy mogliby mi udowodnić to, co mi zarzucają, o, może tak. Okay. Czyli afera mieszkaniowa wyjaśniona, tak. Tomek płaci za mieszkania. Tak, płacę za mieszkania i będę płacił. Chyba, że, że tak powiem, pójdę mieszkać pod mostem. To nie będę musiał płacić. Nie życzę ci tego. No ja też sobie tego nie życzę. Dbam o to. No, wszystkiego dobrego. Miło było cię poznać. Dzięki. I najlepszego. Buźka od Juszka. A to tam mam mówię. Tutaj patrzę cały czas. Tu i tu. Pozdrawiamy serdecznie i płacimy za mieszkanie, pamiętajcie, bo inaczej was wyrzucą. Profil zaufany. Dobra, lecę. Jak dresik się podoba? Ty, może być, nie? Taki typowy dres dla Alfonsa. Dobra, kurwa, ja pierdolę. Ja mam tam z Alfonsem nic wspólnego nie mam.